Chciałem w tym filmie pokazać życie mojego pokolenia, przejść przez najważniejsze dla niego daty, mówił Jerzy Sztur. Bohatera swojego filmu, Jana Bratka, którego jednocześnie zagrał, uwikłał w kluczowe momenty historii Polski ostatnich kilkudziesięciu lat. Film nie miał być jednak rozliczeniem z przeszłością. Ma inny cel. Chciałem rozładować napięcia, spory, antagonizmy, tłumaczył w Galerii Malta Jerzy Sztur. Marzenie moje jest takie, żeby się uwolnić od takiego zapiekłego bronienia racji Polaków, przesadnego, czasem histerycznego, zacietrzewionego, że to on jest, on ma te wady, nie ja, że to on powinien z tego kraju wyjechać. Żebyśmy nagle powiedzieli, no tak, ale to było głupie, coś my robili, żebyśmy udawali patriotów, mieli jakieś wybryki antysemickie, po co, żebyśmy się z tego uwolnili. Ale przyznali się, tylko nie tak jak film po głosie, gdzie rozpętał jakąś potworną dyskusję, głupie. Tylko ja bym chciał tak prościej, żeby się uśmiechnął. Nie chodzi jednak o śmiech beztroski, mówił reżyser w rozmowie już przed naszą kamerą. Na plakacie jest napis: ten film rozśmieszy cię do bólu. Dwie emocje, ból i śmiech, przewijały się też w tym, o czym mówił pan przed chwileczką. I chciałam zapytać, jakich reakcji widzów życzyłby pan sobie bardziej? Śmiechu przez łzy, czy łez ze śmiechu? Ja bym sobie życzył, żeby jeden stan przechodził w drugi. Nad tym najwięcej się biedziłem, jak zgłębić tajemnicę takiego gatunku jak komediodramat, gdzie właśnie jakby balansuje się na pograniczu gatunków. To mnie to bardzo interesuje jako twórcę, żeby tak widzem kierować, żeby wzbudzać jego śmiech, który nagle przechodzi w jakiś stan gorzkiej zadumy nad tym, nad czym się zaśmiał. A może też czasem, że zaśmiał się, bo siebie odnalazł w tym śmiesznym epizodzie, w tej śmiesznej sytuacji. To mnie najbardziej interesuje, właśnie taka sinusoida napięć widza. Trudno to jest w teatrze o tyle łatwiej, że można to co wieczór sprawdzić. Jak gdzie wychodzi, to można poprawiać. A w filmie wszystko się robi a priori, znaczy przygotowuję to, ale nie mam tego widza przed sobą. Dlatego też bardzo dla mnie są pouczające te pierwsze pokazy filmu, kiedy siadam wśród widzów i słucham sali, nie patrzę w ekran, bo go znam na pamięć, ale słucham sali i ich reakcji, ludzi. Kiedy pojawił się pomysł na film, a kiedy na książkę? Czy te dwa pomysły zrodziły się równolegle, nie, czy w następstwie? Film się pojawił 7 lat temu. Pomyślałem sobie, jaki jeszcze temat osobisty mógłbym wydobyć z siebie i podzielić się z nim widzem. Nie, właściwie z tymi głównymi takimi swoimi kompleksami się załatwiłem ekranowo. No, ale nagle sobie pomyślałem, że moje pokolenie miało bardzo ciekawe życie. Na tle, nie licząc ekstremalnych, tragicznych losów pokolenia serbskiego, chorwackiego, wojny jugosłowiańskiej, to na tle Europy bardzo ciekawe życie, żeby zacząć w głębokim stalinizmie, a skończyć w demokracji. No nie każde pokolenie miało takie szczęście po drodze przejść różne rafy historyczne. Pomyślałem sobie, że jakby przez te daty ważne dla mojego pokolenia pokazać nasz los, no to byłoby ciekawie.
No ale to łatwo tak się wymyśli, ale potem jak to opisać, jaką formę temu dać, to są duże dylematy. Jestem przygotowany na to, że ten film może spowodować na mnie pewne ataki, mówił podczas spotkania z publicznością Jerzy Sztur, ale uprzedzając te ataki, od razu podkreślał. Ja nawet ci, co mnie atakują, niech pamiętają, że ja siebie stawiam ze swoją twarzą. Siebie stawiam w tym miejscu. Że ja nie tkwię z nimi. Ja mówię o sobie. Pomysł na film Jerzy Sztur nosił w sobie długo, z kilku powodów. To były takie trzy rodzaje zmagań. Raz moje zmaganie się ze scenariuszem. Długie, żmudne. Ale oczywiście to, co na początku powiedziałem, z formą. Co powiedzieć, to ja wiedziałem. Jakie epizody ze swojego życia, zaobserwowane u innych, z mojego pokolenia. To wiedziałem szybko, co chcę pokazać. Ale jak? Jak tę krzyżówkę ułożyć? To było dla mnie prawie 2-3 lata sam ze sobą się zmagałem. Zresztą ciągle, nawet jak już przystępowałem do realizacji, to jeszcze ciągle tym scenariuszem wykręcałem, wywracałem te sceny, żeby widzowi w tej trudnej opowieści, bo to nie jest łatwa opowieść do śledzenia, zrobić jak największy komfort. Więc to mi zabrało bardzo dużo czasu. Trudności finansowe, które jak dzisiaj patrzę z dzisiejszej perspektywy eksperta Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, znowu nie były takie wielkie. Potem moja choroba ciężka znowu odsunęła ten projekt. W pewnym momencie już myślałem, że go nie zrobię. Opublikowałem tekst dialogu. Myślałem, że to będzie koniec jego kariery, a nagle wszystko wróciło, ale wróciło z pieniędzmi. Obywatela można już oglądać w poznańskich kinach. Premierze filmu towarzyszy premiera książki Ewy Winnickiej Obywatel Sztur. Opublikowane zostały w niej dwie rozmowy z Jerzym Szturem i jego synem Maciejem, który również zagrał w filmie. Ponadto w książce znaleźć można scenariusz filmu i anegdoty. Na przykład taką, że w scenie, w której Maciej Sztur idzie ulicą w kobiecym przebraniu, widoczne w ujęciu nogi wcale nie są nogami Macieja. Użyczyła ich do tego ujęcia pani scenograf.